Czyli co, muszę iść w tamtym kierunku, gdzie krzyczeli. Wiecie, że to nie jest logiczne. Jeżeli coś się złego dzieje, to tam się nie idzie. Ktoś chyba spadł. Zobaczmy tutaj. No tam coś się działo, także nawet nie ma sensu, żeby podchodzić bliżej. Czy ja tutaj wejdę? Tak. Może tędy mi się uda uciec. Dobra. Pytanie, gdzie ja jestem? Znaczy, że powiem tak, jeżeli ktoś z was będzie chciał grać w Outlasta, to raczej oglądanie tego materiału nie jest najlepszym rozwiązaniem. Będziecie wiedzieli już wszystko, co się stanie. Oczywiście to już jest w tym momencie wiadome. Ale jeżeli ktoś nie będzie grał, to... to możemy kibicować. Zamknięte. Analogicznie bym poszedł w prawo, bo tam jest więcej światła. I tak zrobię. Nie, tam jest chyba ten koleś z piłą, wiecie? Więc tutaj może lepiej nie iść w stronę światła. Bateria. No pogięłeś, co, kto tam robił tą mapę? Ja specjalnie wybrałem sobie trasę, gdzie nie słychać tego kolesia z piłą, a tymczasem rzucają mnie prosto w niego. Zamknięte. Nie zamykam sobie drzwi, bo gdzieś tu... ja... Neurologia. Biblioteka. W bibliotece będzie na pewno... nie. Biblioteka na pewno, nie? Tu już wolę neurologię. Wiesz co, Damianek, powiem ci tak, nie ma ubezpieczenia do obystronnych gaci, ale w przypadku tej gry, ale dają zapasowe gacie na podmiankę, także jest okej. Okay. Warto się wypróżnić wcześniej, wiecie, żeby po prostu nie zasać. Dobra, tu mamy dość pusto, dość przyjemnie. Co za pedzio, no? Co, ja zginę zaraz?
Chciałem uciekać. Ja pierniczę. Schowajmy się tutaj. O! Przesuń się! Zostaw mnie! Ja pierniczę! Nie mogę się wyrostać. A! Masakra, nie mogę się wydostać, ale nie wiedziałem nawet gdzie mam iść. O! Czemu? Co za koleś? Muzyczki nie ma, więc prawdopodobnie jest okej. Jeśli chodzi o samego live'a, to od razu mówię, że niestety są opóźnienia i to wynika z YouTube'a. To nie jest niestety moja wina. Gdyby to była moja wina, to już bym to naprawił. O, fuck, ja pierdzielę. Tego się nie spodziewałem. Zagrali na mój holender. Delikatnie podskoczyłem. Pewnie nikim nie zabił. Jezus Maria, ja pieniczę. Zawsze oni tu muszą stać na samym środku. Co za ludzie. Patrzcie, próbuję otworzyć drzwi. Chłopie, naciśnij klamkę. Naduś klamkę. Dobra, myślę, że ktoś mu otworzy. Jakiś guziczek? A, to nie jest guziczek, szkoda. Myślę, że temu facetowi nie pomożemy, chyba że pójdziemy z drugiej strony mu otworzyć drzwi, żeby nie musiał pukać. Nie otworzę mu drzwi, nie ma opcji. To jest jakiś spis. Jakiś wirus totalny. A przydałaby się jeszcze jakaś minimapka. 227, to jest ten pokój chyba. No to jest za ciemno. Dobra. Tu się mieliśmy dostać, mieliśmy się dostać w tym, w to miejsce. Guziczek? Guziczek? Nie. Tak bez sensu przyszedłem. Chyba 229 może. Teraz nie pamiętam, który numer tam się świecił. To jest jakiś wibrator do łóżka, to nie. Znowu się bateria kończy. O, lender. Jak woda to idzie. A! Gdzie to było? Tu było przejście? Zmień te baterie, chłopie! Nie przejdę tędy. O! Tędy też nie? Tu było przejście. Jest, 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 jest. O, oh, fuck! Nie, on sobie pójdzie pewnie.
Niech tylko ta muzyczka przestanie grać. Będzie oznaczało, że on sobie poszedł. Nie, dobra, nie ma co, idziemy, no, nie będę czekał na niego. No ja pierniczę. On mnie wszędzie wywęszy. Obym tu nie spadł, obym tu nie spadł. Boże. Fuck! Nie, dobra, przestałem mu. Przeszło mu chyba. A tu są drzwi jeszcze. Dobra. Okej. Okej. Jakieś przejście. Czekajcie, tu byłem, tu byłem. Są drzwi? Tak. Dobra. Co, znowu baterie? Nie, dobra, jest okej. Tu chyba nie byłem. 242. Zamknięte, no to dobrze. Tutaj. Tu niestety otwarte. Ale jest jasno, więc już jest lepiej. O, tu koleś siedzi. Jakiś koleś siedzi. Pewnie kim się zaraz wkurzy. To jest jego miejsce pracy. Idź tędy. Zostaw go. Zamknięte. Słuchajcie, jeszcze tutaj były chyba drzwi gdzieś, nie? Nie. No szlak by to... Mam koło niego przechodzić. Jeszcze akta mamy, proszę bardzo. Pod łóżkiem mogę się ukrywać, dobra. Następnym razem zapamiętam. On się pewnie że mi rzuci, o 50% mam pewności. Nie, nie, dobra. Spoko, jesteś gość. Zostań tu, chroń dalej. Pokój gazowy. Gdzieś tu kolej z piłą jest. Przeładujmy baterię. Oświećmy ten teren. Zobaczmy, co tu się kryje. Truposz. Aha. Konfitury. To są drzwi, możemy zaraz penetrować. Koleś z piłą. Uwielbiam go. Fuck, fuck, fuck. Mam baterię. O, można się chować faktycznie.
No ja chciałem baterię akurat w tym momencie. Odpal piłem, bo nie wiem gdzie jesteś. Jest czysto. Nie wiem, gdzie on jest teraz. Mam dźwięk przestrzenny w słuchawkach, ale i tak nic to nie daje. Chyba dobrze idę. O, Lender, zgubiłem się. Gdzieś tu jest przycisk na pewno, żeby to wyłączyć wszystko. Ten gaz. Żeby się stąd wydostać. O, widzę go, dobra. Słuchajcie, musimy znaleźć sobie te przejście. Zacznie się pościg, to będzie lipa. On tam jest. Nie wiem teraz, którędy tędy, bo kurczę, tu nic nie ma przecież. A tutaj, o jest, jest, dobra, znalazłem. Okej, okay. Uratowany. Pokój z gazem. Tu jest cisza, spokój. Jest dobrze. Dobra, możemy teraz przejść. Pewnikiem on będzie chciał teraz też wyjść. Tu mnie ostatnio nie widział, ale wiem, że on tam chodzi. Gdzie on jest? Gdzie jesteś? Tam idzie? Nie, muszę akurat tam iść. Stamtąd przyszedłem i tam musimy się dostać. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, gdzie idziesz. Bardzo dobrze. Idź tędy, dokładnie tędy. Tylko się nie odwracaj teraz, bo teraz będzie mnie widać. Teraz będzie mnie widać przez chwilę.
No, udało się. Bardzo prosta sprawa. Wystarczy zamknąć im drzwi. Baterie. Czyli nasz kolega z ochrony sobie nie poradził. Nie dał rady. A to jest ten koleś, który mnie wystraszył strasznie. Gdzie podskoczyłem normalnie. Teraz zaczyna się troszkę mniej ciekawe otoczenie. Niestety tu jest mgła. Furtka. Zajrzymy tutaj za chwilę. Sprawdźmy jeszcze, spenetrujmy ten teren. Może gdzieś tu będą baterie, bo już mi się kończą niestety. Słyszę jakby kroki. Ale może mi się tak wydaje. Może już takie schizy mam. Będzie zamknięte chyba. Słyszycie? Coś przebiegło. Tu jakiś koleś leży, to ja go walę. Niech sobie leży. Czemu tu jest taka mgła? No come on. Chowanego się bawimy, co? Jezus Maria, co to było? Ja pierdzielę. No tak specjalnie zrobili, tak klimatycznie, tak cichutko, tak ładnie, eh? Że mnie wystraszyć. Mamy jedne. Zamknięte. Chciałeś wyjść, nie udało ci się. Ktoś mi popchnął chamsko. Coś tam były te drzwi uchylone, chyba było czatami iść. Byłoby najprościej. O, tu jeszcze plama krwi, więc tutaj na pewno musimy pójść. To jest najlepsze rozwiązanie, tak jest. Tak, im więcej krwi, tym lepiej. Słyszycie to? Ktoś tu łazi. Ja chyba nie mogę tu przejść teraz. Tak się wplątałem strasznie. Właśnie o to mi chodziło, super. No, tu jest jeszcze przejście. Jakieś wilki w tle. Słuchajcie, tam jakiś koleś stoi. On w kosza gra? Poważnie, w kosza gra. Próbuję ten, no dobra, mniejsza z tym. Walić go też. Nie, ja stąd przyszedłem, czekajcie, teraz się pomyliłem. Tu on był, czyli tędy idę. Zapisywanie, czyli w dobrym kierunku. Cześć. A, Jezus. Chyba nie chcesz się pobawić. O, jak mam wezwać pomoc? Jest sygnał. Może zadzwonić, chłopie, dzwoń. Ja pierniczę, co za tępe strzały. Nie, wychodzimy, nie ma co czekać. Nie ma na co czekać, widzę, że tutaj nic się nie dzieje.
chyba nie ma możliwości żadnej. Czyli wracamy, może otworzyły się te kolejne drzwi. Może nie tylko spieszę na mecz koszykówki z tym kolesiem. Patrzcie, wstydzi się rzucić. Dobra, idziemy, zobaczmy co tutaj jest. Teraz droga powrotna. Któryś... otworzył mi drzwi chyba. One były wcześniej zamknięte. Dobra. Dobra nasza. To nawet nie opłaca się kamery włączać, bo szkoda baterii. A tu jest tak ciemno. Ta mgła rozprasza wszystko. No siema. Nie, ja tutaj nie idę. O, tu jest przejście. Myślałem, że tu jest przepaść, ale na szczęście myliłem się. Tu też nie mogę, tu też nie mogę. A tu co jest? Okej. Jest tak gęsta mgła, że ja po prostu nawet nie widzę stóp. Do góry, tak? No tam jest jakby więcej światła. Słyszę jakieś głosy. Albo to nie był ten koleś z tą piłą. Tu jest zamknięte. Wygląda jak obóz po prostu. Jak jakieś więzienie. O shit. Oni chcą mnie zabić chyba. Tak przynajmniej powiedział. Co za świrusy. O, ławeczka, można poćwiczyć. Odprężyć się. Dobra, może sprężenia wystarczy tutaj. O, fuj. Otwarte. Nie wiem, czy się cieszę, że to otwarte było, bo czy się okaże, że akurat jest, co oni tam stoją. Czy wy to widzicie? Oni tam stoją, są. Musimy znaleźć inną drogę chyba. Inaczej mnie za... przerobię mnie na... O! Nie, dobra, spróbujmy, zobaczymy, może nas nie zaatakują. Szybko w lewo, co? Oni chcą mnie natłuc. O, fuck! Teraz nie wiem, czy mam piłką, to nie była piłka. On nie rzuca piłką. Jakie świry. Chyba to jest jakiś pokoik. Oczywiście, musi być zamknięty. No przecież się inaczej nie da. O, tutaj, proszę bardzo. Kolejny telefon. Oczywiście nie mogę zadzwonić po pomoc. No przecież ja nie umiem obsługiwać telefonu, także... Ach, dobra, zobaczmy jaką... co tam znaleźliśmy. Ośrodek badawczy... Merkov Project... Valrider.
Mężczyzna 36 lat. To są jego przebiegi leczenia. No, jakieś tam zapalenie skrzeli. Czyli prawdopodobnie albo tytoń, albo marihuana, więc to niski poziom. Czekajcie, bo czegoś nie rozumiem, co tu pisze w ogóle teraz. Pacjent było w momencie przeprowadzenia badania waga Franka spadła do 70 kg z 107. Pacjent był ospały i w dużej mierze nie reagował na bodźce, okazując zainteresowanie jedynie podczas wykonywania skrypty hipnoterapii numer 9, odnoszącego się do picia krwi z klatki piersiowej śpiącego mężczyzny. Pacjent stale odmawia kąpieli oraz korzystanie z usług fryzjera pod zastanem znieczulenia ogólnego, oświadczając, iż jeżeli nie mogę uczestniczyć, nie będę w tym uczestniczył, się dzielił. No taki smakosz się zrobił. Dobra, nieciekawe historie tutaj widzę są. O, dobra. Czyli się koleś tutaj wpadł z zapaleniem oskrzeli na to wychod... Przynajmniej tak wyglądało. Efekty leczenia dały takie, są takie, że zaczął pić krew. I nic mu nie smakowało. Właśnie nie wiem, czy mam uciekać, czy... Dobra, zobaczmy, co tam się dzieje. Na pewno nie muszę wracać. I na pewno muszę iść tędy. Uchylone drzwi, drabinka, albo prawe drzwi. Super zamknięte. Jak nerwowo musi. Okej. Przynajmniej nie potrzebuję teraz kamery. Słuchajcie, tu jest ta wieżyczka, więc tutaj powinno być jakiś karabin dla strażnika. Waiting for us in this place. Billy, nie zaatakuje? They've always been here. Dobra. Przeszedłem obok niego. Totalnie mnie olał. Pierdzielę to. Nie. Lepiej się z nim pogadać, co? Nie, dobra, musimy tam wejść.